Panie burmistrzu, w tym tygodniu skieruję do Pana 10 pytań naszych mieszkańców. Pierwsze z nich. Uprzejmie proszę o posypanie piaskiem lub solą chodnika przy ulicy Sportowej po stronie Jubilera i Pizzerii. Jest lodowisko i dzieci się przewracają. Myślę, że obecnie jest sprawa nieaktualna, ponieważ na zewnątrz w tym momencie mamy ponad 6 stopni Celsjusza i to w plusie, także na pewno już tam nic ślisko nie jest. Natomiast tak na poważnie, to chcę powiedzieć, że jest to chodniki za śliskość na chodnikach, za utrzymanie tych chodników, ale również letnie i zimowe też odpowiadają właściciele posesji przyległych. Także to bardziej jak gdyby postulat w stronę właśnie tych właścicieli tych nieruchomości właśnie przy tej ulicy. Gmina nie odśnieża tych chodników i też nie utrzymuje, jak gdyby nie usuwa gołoleci. Ale jest strażnik miejski, a więc będzie miał na przyszłość, jak się pojawi ten los, będzie miał to kolejne zadanie do wykonania. Drugie pytanie. Mam pytanie dotyczące drogi dworcowej w Dąbrówce Wielkopolskiej, a dokładniej odcinek od przejazdu do Bolewin. Droga ta jest fatalna, nie da się tam jechać. Co będzie, jeśli będą miały tam przejechać pogotowie albo inny samochód w ważnej sprawie? Droga rzeczywiście jest w stanie fatalnym. Zresztą jak kilka dróg tych gruntowych, które mamy na terenie gminy, nie jest to jedyna droga gruntowa, natomiast jest to droga akurat nie starostwa powiatowego, także pytania powinny być bardziej kierowane w tamtą stronę. Natomiast patrząc na to, że jest to droga na terenie naszej gminy, właśnie jesteśmy na etapie podpisania porozumienia ze starostwem, gdzie bierzemy na siebie wykonanie tego odcinka właśnie od przejazdu kolejowego do obiektów sportowych tego stadionu w Dąbrówce Wielkopolskiej. Natomiast tam dalej w stronę Bolenia, czy też tu na rozjeździe w stronę depotu, niestety zostaną one dalej w stanie takich dróg gruntowych. Co prawda znajdujemy się teraz w tym takim też kiepskim okresie, że roztopy na powierzchni mamy, na te parę centymetrów się to rozmroziło, a więc powstaje błoto, a pod spodem jeszcze trzyma zmarzlina, co jest też dziwne w tym roku, bo tego mrozu tak naprawdę za dużo nie było, no ale jednak ziemia trochę przymarzła, no i stąd mamy to takie rozjechane błoto na tej powierzchni. Myślę, że do momentu, aż to nie naturalnie, że tak powiem, słońce nie osuszy, to przez ten okres się trzeba będzie przemęczyć. Zresztą mieszkańcy tych dróg od zarania, że tak powiem, jak mieszkają, to się męczą z tego typu drogami. Trzecie pytanie. Panie burmistrzu, kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy obwodnicy regionu Kozła i czy drogą z Kosieczyna do Nowej Wsi Zbąskiej nadal będzie można normalnie dojechać? Droga ta jest w planie również finansowym Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ inwestorem jest tam Urząd Marszałkowski. Oczywiście tym wykonawcą w imieniu Urzędu Marszałkowskiego tego zadania. To jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo to ma być obwodnica drogi tak naprawdę 304, czyli tej z Babimostu właśnie do drogi 302, tam przy wiaduktach, gdzie to chodzi. Jest planowana do wykonania do roku 2020. W tym roku powinien być ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Jest to też formuła zaprojektuj, wybuduj. Oczywiście to wszystko robi Zarząd Dróg Wojewódzkich, także nie my. No i oczywiście droga do Nowej Wsi, czyli ta właśnie brukowa, ona będzie utrzymana, czyli będzie tu przejazd. Oczywiście główną drogą w tym momencie będzie obwodnica, natomiast ta droga będzie skomunikowana z tą obwodnicą przez obwodnicę przejazd na właśnie w stronę Nowej Wsi. Czwarte pytanie. Witam Pana. Wiem, że w mieście nie zawsze radzimy sobie po obfitych opadach z odprowadzaniem wody i czasem zdarzają się podtopienia ulic. Czy komunalka mogłaby udrożnić studzienki burzowe na przykład na ulicy Bydgoskiej koło remizy, czy na skrzyżowaniu ulicy Topolowej z ulicą Rynek, gdzie studzienki w ogóle nie odbierają wody, gdyż nie są drożne? Pewnie jeszcze nie jedna by się taka znalazła. Zapewne znalazłaby się nie jedna. Natomiast tu akurat nie poruszone są dwa różne tematy. Jeżeli chodzi o ulicę Budgowską, tam jest kolektor. Studzienki są drożne, są dwa razy w roku, zresztą wszystkie studzienki są czyszczone i tu z tym jakby nie ma problemu. Natomiast w czasie intensywnych upadów ten kolektor ze względu na swoją średnicę bardzo szybko napełnia się wodą i po prostu jakby zaczyna działać odwrotnie na zasadzie takiego syfonu, że z tych kolektorów zaczyna woda wręcz w tych studzienkach jakby wypływać na powierzchnię drogi. Podnosi się po prostu poziom wody
tym samym wzrasta ciśnienie w kolektorze i w kolektorach tych burzowych i ta studzienka nie spełnia swojej roli, bo przy intensywnym opadzie po prostu wręcz woda z niej wypływa. Natomiast jeżeli chodzi tu o krzyżówkę Topolowa Rynek, tu nie mamy kolektora burzowego, są to typowe studnie chłonne. One zostały zrobione, ale nie mają połączenia z żadnym kolektorem, a więc one przy niewielkich opadach to po prostu tam taką ilość wody przyjmą i ona naturalnie wsiąka w grunt właśnie pod tymi kratkami na tych studzienkach. Natomiast no, przy intensywnych opadach no to tam jest pojemność, nie wiem, tam tych parę litrów, to się szybko napełnia i oczywiście już płynie woda powierzchniowo, ulicę długą i aż musi dopłynąć praktycznie bez kolektora burzowego, prawie do krzyżówki, do ronda tu Świętej Katarzyny. Także dwa różne tematy. Studzienki są na bieżąco czyszczone. Oczywiście być może jakaś tam pojedyncza gdzieś się trafi. Natomiast te, które nie mają połączenia z kolektorem, to jest tylko kwestia wybierania ziemi na bieżąco, żeby troszkę tej retencji tam było. Piąte pytanie. Czy przy najbliższym przeglądzie drzew w mieście można usunąć te, co z daleka widać, że są suche, głównie ulica Rynek, Sportowa? Widać, że konary są suche i tylko kwestia czasu, kiedy na kogoś spadną podczas wichury, tak jak olbrzymie drzewa, które spadły przy wiaduktach kolejowych podczas orkanu Ksawery. No nie do końca, bo te drzewa, które spadły przy wiaduktach, na nikogo nie spadły. Także nie wiem, skąd ta informacja, że tam nie wiem, kogoś zadusiły. Ja przynajmniej nie znam przypadku, że na kogoś spadły. One po prostu się poprzewracały na tym terenie PKP. Były to nasadzenia kolejowe. Zresztą obecnie też przez kolejarzy te wiatrołomy pousuwane. Natomiast sam przegląd, on jest dokonywany co roku, taki mamy obowiązek, nie powoduje usunięcia. My dopiero wtedy podejmujemy te, występujemy z wnioskami. Jeżeli to jest na terenie działek gminnych, to do starostwa zgodę. Teraz od zeszłego roku jesteśmy, jeżeli chodzi o miasto, w ogóle w strefie ochrony konserwatorskiej, a więc jeszcze konserwator zabytków ma tu prawo głosu, znaczy musimy uzgadniać te, prowadzić te uzgodnienia. No i tu jest pewien problem raczej czasowy, czy to się przeciąga w czasie i przeważnie jak uzyskujemy uzgodnienia, to już chodzimy w okres, w którym nie można wycinać drzew. No i to tak się dzieje. Natomiast to oczywiście tam, gdzie jest takie zdecydowane zagrożenie, no to usuwamy i tu w ramach, że tak powiem, dbania o bezpieczeństwo, czy podczas tych wichur. Natomiast te drzewa, no mamy znowu ileś do usunięcia i one będą usuwane. Natomiast czy akurat nie te, które tu są wskazywane, to nie wiem, to dopiero się będzie można przekonać. Ale wiosna, czy teraz ten okres lutego, to jest takim właśnie czasem przeglądu i wtedy jest ta weryfikacja drzew, które są do wycinki. Szóste pytanie. Witam. Wspominał Pan, że będą budowane ścieżki rowerowe w całej gminie. Chciałbym wiedzieć, czy przewidziane są nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek. Pięknie w przyszłości by to wyglądało, o ile jakieś osoby z marginesu wcześniej by ich nie połamały. Więc właśnie, jeżeli osoby jakieś nie połamią tych drzewek, a na pewno są to nasi mieszkańcy z zewnątrz, nikt nie przyjeżdża, żeby nam połamać. Przykładem były nasadzenia właśnie w stronę Dąbrówki Wielkopolskiej, które no, nie wiem, parę dni tylko drzewa przeżyły, a później zostały połamane. Trzeba było je ponownie nasadzić. Natomiast tam, gdzie będzie taka możliwość, przy ścieżkach rowerowych oczywiście drzewa sadzić będziemy. Przykładem jest chociażby ta ścieżka właśnie przy zakładach IKEA Industry. Tam, gdzie takie możliwości mamy, czyli między ścieżką rowerową a jezdnią, to oczywiście nasadzenia będą. Natomiast między ścieżką rowerową, czy już za ścieżką rowerową w stronę pól, no to tam już wchodzilibyśmy w prywatne własności. Oczywiście takich nasadzeń nie będzie. No i też to musi być uzgadniane oczywiście z właścicielami. Tak jak idziemy w pasie drogowym, to oczywiście z właścicielami dróg. Tu mieliśmy łatwiej, bo przy swoich drogach sadziliśmy, tu będziemy w większości przy drodze wojewódzkiej. To może być problem, natomiast przy powiatowej stronie, czyli między Dąbrówką a Rogoźnicą, najprawdopodobniej nasadzenia będą, bo to myślę, że ze starostwem sobie uzgodnimy. Siódme pytanie. Niedawno w TV widziałem, jak w Poznaniu auto przewróciło latarnię miejską tylko dlatego, że kierowca zahaczył o zdobę świąteczną. Chciałbym wiedzieć, czy nasze latarnie w gminie są lepiej przytwierdzone do gruntu. Jeżeli chodzi o tą poznańską latarnię, to też nie została wyrwana z fundamentem, tylko po prostu latarnie są tak robione, żeby w pierwszej kolejności się ten właśnie słup uszkodził, a nie zginął ktoś w samochodzie. Także to jest jakby naturalna. No, tak prawidłowo to powinno być zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o zbąszynek, no to latarnie są przytwierdzone do gruntu
na fundamentach odpowiednich i na pewno z fundamentami nikt nie jest w stanie wyrwać tej latarni, co najwyżej złamać, a poza tym zrezygnowaliśmy z ozdób nad jezdnią, czyli tu auta normalnie jadące nie powinny zahaczyć o ozdoby, bo po prostu ich nie ma, także takich obaw nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o łamanie słupów, no to mamy typowy przykład nieszczęśliwego słupa przy tym wyjeździe spod wiaduktu w stronę Kosieczyna, który jako żelbetowy jest co chwilę złożony i to nie ma nic też wspólnego z fundamentowaniem, tylko po prostu jest łamany przez to, że co jakiś czas, a nawet dwa razy w roku się zdarza, że ktoś w niego uderzy. Ma pecha po prostu ta lokalizacja tego słupa widocznie. Ósme pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, kogo obecnie jest teren dawnej strzelnicy wojskowej przy obwodnicy miasta i czy coś tam powstaje, skoro wjazd został przebudowany? Właścicielem tego terenu jest gmina Zbążynek. Teren ten mamy od czasu do czasu, wystawiamy w przetargu. Jest on przewidziany pod farmę fotowoltaiczną, no ale dopóki takiego nowego nabywcy, inwestora nie będzie, to zostaną wydzierżawione na ten czas młodym ludziom na poszalenie trochę na rowerach, także sobie tam chopki zapewne porobią albo już nawet wykonali i po prostu tam będą troszkę na tych rowerach się tam bawić czy wygłupiać albo nie wiem, rozwijać swoje talenty rowerowe. No i też ci młodzi ludzie, tam droga istniała, czy tam ten wjazd taki, po prostu to uporządkowali, te drzewa, które już tam porosły, zostały tam przez nich usunięte, te zakrzaczenia, no i sobie poprawili ten dojazd, ale to ich sprawa, na to była zgoda i to sobie tak samo zrobili. Dziewiąte pytanie. Panie burmistrzu, do kogo należy tak zwany stary basen na Nowym Gościńcu? Stary basen jest własnością, tak jak cały grunt wokół, został wykupiony przez tą firmę, która tam działa na terenie Dąbrówki Małej i to są tam Meller, spółka tam jakaś, także ten właściciel, obcokrajowiec jest właścicielem również tego basenu. Dziesiąte, ostatnie pytanie. Czy w Zbąszynku można by wykorzystać takiego drona jak w Katowicach do wykrywania, kto pali w kotle śmieciami? Na pewno szybko by się ta inwestycja zwróciła, a mieszkańcy byliby mniej truci przez swoich mało rozsądnych sąsiadów. Dron nie ma z tym nic wspólnego, także na terenie miasta zdecydowanie jakby przeciwdziałamy paleniu byle czym. Mamy zgłoszenia od mieszkańców. No niestety sprawdzają się one gdzieś w około 10-15%. W pozostałej części to jest tylko zgłoszenie, bo się dymi, ale palone jest materiałem normalnie dopuszczalnym, który też dymi, czyli węglem brunatnym. Jest to materiał dopuszczony do spalania na terenie naszego kraju i tu nic z tym, że tak powiem, zrobić nie będziemy. Nie możemy. Natomiast tam, gdzie mamy zgłoszenia, strażnik czy asyści również policji idzie, mamy prawo sprawdzania, jaki materiał się w kotłowni znajduje, jakim materiałem się pali. Natomiast, żeby mieć możliwość sprawdzenia też, czym palono, to strażnik zostanie wyposażony w takie urządzenie do pobierania tej sadzy z komina i wtedy na podstawie tego podstawowego badania będzie można sprawdzić również ewentualnie takie zgłoszenie tam osób, które zauważyły, którym przeszkadzało, czym rzeczywiście palono, bo nie zawsze tak jest, że w trakcie jak strażnik wchodzi, to jeszcze ten materiał jest, często on może być już spalony. Także tu będziemy mieli możliwość taką sprawdzenia. Natomiast tu zwracam się z apelem, że o ten zdrowy rozsądek i faktycznie zadbanie o to nasze wspólne środowisko, nasze wspólne dobro, żeby nie było tak, że nie wiem, jak ja to mogę palić byle czym, a jak na sąsiada to donoszę, bo on właśnie byle czym pali. Także wszyscy jednakowo odpowiadamy. Nawet jak ja u siebie palę, no to też truję i sąsiadów, ale siebie też przy okazji. Także na to proszę zwrócić uwagę. No jednocześnie jesteśmy na to uczuleni, jeżeli będą zgłoszenia, a nawet i bez zgłoszeń, tam gdzie zauważymy, to takie kontrole będą i będą też konsekwencje wyciągane. Natomiast póki w Polsce mamy przyzwolenie do używania materiałów palnych, takie jak węgiel brunatny, no to tu z tym nic nie zrobimy. Każdy ma prawo takim palić, a on niestety dymi i też nie za bardzo się oddycha takim powietrzem pełnym dymu. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.